Witam serdecznie. Temat dzisiejszego, nie wiem jak to nazwać, vlogu, przestrogi dla Was, moi drodzy widzowie, to jest następujący. Już oficjalnie, tak, będzie to. Nasi popierdoleni rządzący to wdrażają. W tym roku jesienią i zimą będą odcięcia prądu. Już Wam tłumaczę dlaczego. Chodzi o to, że Polacy, ogólnie cały świat zużywa zbyt dużo prądu i im się już kończą zasoby energetyczne, nie mają czym tego nadrobić. Zielona energia nie nadąża razem z fotowoltaiką, bo rzekomo ludzie kupują dużo pomp ciepła, dużo urządzeń energochłonnych, jak klimatyzatory i tak dalej. I my nie mamy skąd tego dodatkowego prądu wytworzyć. I dlatego podjęliśmy taką decyzję, że będziemy po prostu wyłączać prąd jesienią i zimą. Po prostu będą przerwy w dostawie prądu, które mogą trwać 8 godzin albo kilka dni. Rzekomo dlatego, że oszczędności, że tam niby awaria sieci. Nasi rządzący ogólnie będą się tłumaczyć na ten temat różnymi durnymi powiedzeniami. A słuchajcie, wiecie, nie będzie dzisiaj tyle prądu, bo mamy awarię sieci gdzieś tam. A jakbyście poszukali w internecie i tak dalej, to by się okazało, że żadnej awarii w ogóle nie ma. Będą planowe wyłączenia prądu, nawet w takich miejscach oddalonych o tysiące kilometrów jak Australia, która sra węglem dosłownie, że aż im się węgiel wpierdala do oceanu. Jeżeli ktoś zna geografię Australii, moi kochani widzowie, to wie, że oni mają, są po prostu na węglu. Australia to jest jedno wielkie złoże węgla kamiennego. I na niektórych brzegach Australii to ten węgiel dosłownie się do oceanu aż wpierdala. I wiecie, robię głupie miny, bo dla mnie jest to pojebane. Dlaczego ludzie mają nie mieć dostępu do energii elektrycznej, gdzie żyjemy w XX, prawie drugim wieku, gdzie już powinniśmy mieć technologię niemal ze Star Treka. Dobra, może trochę przesadziłem, ale komputery kwantowe, SI i tak dalej już jest, więc co stoi na przeszkodzie? Dobra, jedziemy dalej z tematem. No i nie wiem, czy to oszczędności, czy co to ma być, co się tam dzieje. Piękna pogoda. Celestynowie. Przeszła niebawem, niedawno przeszła burza z piorunami. Pioruny siarciste, ogniste. No i mówię Wam, co się dzieje. No i chodzi o to, że nasi rządzący chcą po prostu pozbawić nas energii elektrycznej w celu oszczędzania tej energii. Mamy w Polsce elektrownie wodne. Mamy elektrownie gazowe. Mamy elektrownie na wodór. Na elektrownie metanowe na śmietniskach, gdzie metan jest spalany w procesie odzysku z działalności bakterii, które siedzą sobie gdzieś tam w tym całym kompostowniku, śmietniku i wytwarzają metan, który się ulatnia do instalacji i idzie do turbiny gazowej, która go spala i wytwarza dzięki temu prąd. Słuchajcie, moje rozwiązanie na braki energii na świecie to pójście całkowicie w geotermię. Po prostu wprowadzamy na jakąś głębokość w ziemię rury z wodą. Sama temperatura ziemi nagrzewa tą wodę do 310 stopni albo nawet więcej. Para, ogromna para pod ogromnym ciśnieniem wpada w turbiny, napędza je, wytwarza prąd i mamy prąd darmowy. Wiecie dlaczego oni tego nie zrobią? Dlatego, że kompanie energetyczne by straciły miliardy dolarów na tym. My byśmy zyskali, ale oni by stracili. I oni dlatego nie pójdą w geotermię, bo oni by zostali epicko wydymani przez ludzi. Przez ludzi zwykłych jak ja czy ty. Dlatego oni w to nie pójdą. Więc wolą nas trzymać, jak to się mówi, za ryj. Zmuszać nas do korzystania z energii
kopalnych, czyli ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, dopóki te złoża się nie wyczerpią, a potem będzie wielkie, no wiecie, mamy mały problem, bo nam się skończyły zapasy i jakiś czas nie będzie w ogóle na całym świecie energii. Potem nagle zostanie wynaleziona cudowna technologia, jak Heinebu Adolfa Hitlera, które miało być też cudowną bronią, tylko gdzieś zniknęło razem z Hansem Kamlerem i innymi jego gerojami. No. Więc mówię, jeżeli ktoś wie, o czym ja mówię, to będzie już wiedział, co się dzieje na świecie, ale ja wam mówię teraz, zanim inni na YouTubie i innych pojebanych stronach, jak Facebook, zaczną pierdolić o tym, ale zaczną pierdolić właśnie fake newsy, bo oni na tym zarabiają. Kompanie energetyczne wolą zapłacić takim pierdolonym trollom za gadanie kurwa nieprawdy, żeby ogólnie ogłupić kurwa dany kraj, że słuchajcie, będzie taki, taki chuj. Tylko że słuchajcie, chodzi o to, żeby was uprzedzić o tym, co będzie, żebyście byli już przygotowani na to, żeby po prostu nikt nie był osłupiały, że o kurwa, prądu nie mam. Więc moja rada dla was, moi kochani, jeżeli chcecie w zimę mieć po prostu ciepło w domach, kupcie bynajmniej 1-2 panele fotowoltaiczne. Kupcie do tego regulator ładowania do tych paneli, który na Allegro kosztuje od 70 do 100 zł. Koszt dwóch paneli to jest 1000 zł. I kupcie sobie akumulator samochodowy. Połączcie to wszystko i podłączcie do instalacji CO w waszych domach. Dzięki temu, jak oni odłączą ten pierdolony prąd, to będziecie mieli ciepło, bo dalej będziecie napędzali obieg w swoich domach. Nawet z tych paneli fotowoltaicznych. Na jakiś czas to wam wystarczy. To jest moja rada. Innego rozwiązania na chwilę obecną nie widzę. No. Ja jestem fizykiem, inżynierem, amatorem. Ja sam się wszystkiego uczyłem, znam wszystkie różne rzeczy, ale po prostu mnie ogranicza też to, że po prostu nie mam narzędzi, nie mam po prostu pewnych podzespołów wszelkiego rodzaju, żeby też różne rzeczy budować. Więc doradzam wam, jak potrafię, żeby zminimalizować właśnie waszą krzywdę. I jeszcze raz powiem to, mówię to zawsze. Nie chcę waszych pieniędzy. Jeżeli ktoś chce mi zapłacić za to, co robię na YouTubie, nie chcę waszych pieniędzy. Ja robię to dlatego, że uważam YouTuba za swoje hobby, że wolę podzielić... Chodź, idziemy, Tofik do domu. Wolę podzielić się swoją wiedzą z wami, co na czym stoi świat. Nie chcę brać za to pieniędzy, bo uważam, że na pieniądzach świat się nie kończy. A wolę być uczciwy z moimi widzami, bo jak ktoś jest uczciwy, to do tego człowieka więcej ludzi idzie, bo ci ludzie wiedzą, że temu człowiekowi można zaufać. A mnie naprawdę możecie zaufać, ja nie chcę pieniędzy. Mam dobrą, płatną, bardzo dobrą płatną pracę, mi to wystarczy. Super komputery na Linuxie, jak widzicie, buduję. Teraz najnowszy, który będę budował, to będzie też za niezłą kasę. Będzie specjal z budowy na YouTube'a wrzucony. I tyle wam powiem. No oczywiście, jak nie zabraknie prądu. Wiecie, ja bez prądu sobie ogólnie poradzę, bo mi to tam, wiecie, prąd koło dupy lata. Powerbanki mam, to mi wystarcza, bez komputera żyć też się da. No nie będzie po prostu filmów na YouTubie, bo wiecie, jak mam je przesłać, skoro... Ale ogólnie chcę wam, moi widzowie, powiedzieć, że jak się tego dowiedziałem, to ja byłem zszokowany, bo ja myślałem, że to, co ja gadam 4-5 lat temu, że w przyszłości dojdzie do takiego pierdolnika, że prądu nie będzie na całym świecie, bo nie będzie już paliw kopalnych, no to myślałem, że ja sobie kurwa tak sobie jaja porobię, nagadam ludziom,
I to tylko jaja będą i tyle. A tu się okazuje, że cholerną prawdę powiedziałem. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to się przekonamy na jesieni i zimą. I na pewno osoby sceptyczne, które uważają mnie za debila i idiotę, odwołają to momentalnie. Bo wiecie, już kiedyś nieraz dostawałem komentarz w jakimś filmie, co ty kurwa możesz wiedzieć o tym czy o tamtym. Tylko że jakoś okazywało się, że ja mam większą wiedzę niż te osoby, które pisały te durne komentarze. Więc moi kochani widzowie, ja zrobiłem ten film po to, żeby was ostrzec przed tym, co będzie. Żebyście byli przygotowani na to, co nadchodzi, bo... Ale ładna pogoda. Bo naprawdę mi zależy na waszym bezpieczeństwie i tak dalej. Drugi to by miał wyjebane i tyle, ale mi zależy na waszym bezpieczeństwie, żebyście wy też mieli zimą ciepło w tyłek, żeby nikt nie marzł. Dlatego wolę was ostrzec przed tym, że nasi porąbani rządzący, mówię tu o Unii Europejskiej i ogólnie całym świecie, zamierzają właśnie odciąć nam, zwykłym ludziom pracującym, prąd tylko po to, żeby co? Żeby oszczędności sobie narobić? Nie. Oni uważają, że jak odetną nam prąd, to nas zmuszą za ryj do tego, żebyśmy byli im posłuszni. A ja powiem coś takiego. Do rządzących na całym świecie możecie nas w dupę pocałować co najmniej. No. Bo normalni ludzie to się nie dadzą. Za ryj kurwa do koryta ciągnąć. Bo ja nie pozwolę, żeby jakiś tam ktoś wysoko postawiony rządzący narzucał mi swoje widzimisię, bo masz robić tak jak ja chcę. Nie, bo moje podatki, te podatki, które ja odprowadzam, dzięki temu jesteś idioto zatrudniony. Więc zakasaj rękawy i zapierdalaj, rób tak, żeby było dobrze. Dobra, trzymajcie się moi widzowie kochani, życzę wam miłego dnia. I mam nadzieję, że to, co teraz mówię, okaże się po prostu półprawdą. Że po prostu mam nadzieję, że się pomylę, ale jak znam dobrze życie, to się nie pomyliłem w ogóle. Trzymajcie się, życzę wam bezpiecznego lata. I zimą zobaczymy, jak to wyjdzie. Hej!